Młodzież dba o planetę. Uczniowie z miejskich szkół podstawowych przyłączyli się do akcji pod tytułem Wiosenne sprzątanie Dębicy. To inicjatywa organizowana z okazji Światowego Dnia Ziemi. Koordynatorem jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Sprzątamy świat dla radości. Żeby dbać o przyrodę. O środowisko. Bo nas uczyli, że trzeba segregować śmieci, to my to teraz robimy. Dla innych pokoleń, żeby mieli też lepiej. Żeby było świeże powietrze, żeby było czysto, zero zabrudzeń. Żeby można było się więcej bawić na podwórku, żeby było zdrowo na polu. Staramy się pomóc, no, żeby na naszym świecie było czyste i tak, żeby no, nie było, żeby ludzie nie śmiecili tak naprawdę i żeby coraz mniej było odpadów, więc żeby pomóc, to można zrobić taką akcję i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre dla naszego świata. W akcji wzięło udział 10 miejskich szkół podstawowych oraz niepubliczna szkoła podstawowa Ukryty Dar. Efektem jest prawie 300 zebranych worków odpadów. Chciałbym, żeby to zostało w pamięci, bo patrząc na niektóre przyzwyczajenia mieszkańców, nie do końca ta pamięć pozostaje na późniejszy okres życia. Cieszę się, że są właśnie taka akcja jest zrobiona, że sprzątamy Dębicę, że wszystkie chętne szkoły, które zgłosiły się, dostały wodę, rękawiczki, mamy przygotowane kwiaty na rabatki do posadzenia. Super inicjatywa. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i myślę, że podstawowe takie odruchy, żeby nie rzucać tego papierka, czy zwracać na to uwagę, niech to zaprocentuje w tym przekazywaniu tej wiedzy o sprzątaniu świata, o czystości świata, bo wiemy, jakie są zanieczyszczenia na ziemi i staramy się dołożyć cegierkę do tego, żeby były mniejsze niż występują. Przede wszystkim należy podkreślić, że szkoła podstawowa nr 10 słynie z takiej postawy proekologicznej i staramy się właśnie o to, żeby rozbudzać tę postawę, a dziś jest do tego fantastyczna okazja. Pokazujemy, że należy dbać o Matkę Ziemię i jeszcze ją upiększać właśnie pięknymi roślinami. Wokół szkoły, część tutaj osiedla, mają mapki, mają swoje rewiry uczniowie i są tutaj nadzorowani przez nauczycieli i sprzątają właśnie okolice szkoły. To nie jest pierwsza edycja tego, tylko już po raz kolejny. Zresztą szkoła jest bardzo taka nastawiona na tą ekologię, bo organizujemy dwa konkursy takie ekologiczne, które są takie już cykliczne. Jeden jest organizowany 18 lat już, a drugi 3-4 lata. Jeden jest sponsorowany przez prywatną firmę Canpac, a ten drugi robimy przy współudziale miasta, także dzieci naprawdę zdobywają i wiedzę, i to poszanowanie tego środowiska i odpowiedzialności człowieka za to środowisko. Dzieci nie tylko pozbierały śmieci i oczyściły tereny wokół swoich placówek, zasadziły również kolorowe kwiaty, by upiększyć szkolne podwórka. Barwy dodadzą bratki oraz stokrotki.